Panowie, 10 rano. Siada Murzyn, ale jednego widziałem na dachu. Siada. Jest. Jednego widziałem, ale lewa strona jest otwarta i tam mogą wchodzić. Chyba że go jaszczą spłoszył. Bo widziałem go 20 minut temu. Jeden siedzi. Idziemy go wpuścić. Jeden jest Murzynek. Dziesiąta rano. Albo schodził, albo się zerwał. Widziałem go gdzieś 20 minut temu, widziałem jednego. Ciekawe, czy są Łukaszki. Siwy i groszek. Samica jest chyba. Wskakuje. Barciuchy. 8 w takim razie brakuje, ale zobaczymy na tamtej stronie, bo tamta strona jest otwarta i jest klapa otwarta. Dobra, ubieram się, idę. Jestem. Jest tylko jeden na razie, ale zaraz. Co to przyszło? O, mocny dągek. Chodź, maluszku. Chodź, bo tu jaszcząbki są. Chodź, cię wpuszczę. No tak zrobione. Zobaczymy, czy tam jakiś nie siedzi. Chyba jest tylko jeden. Chodź. Jest. Samiczka. Mocna samiczka. Weszło coś, to tutaj mogło wejść. Ale widzę, że nie ma nic. Nic nie skoczyło. 8 brakuje, panowie. 8. Dobra, my karmimy. Zaraz przyjedzie Jacek. Jacek przyjedzie. Idzie na maraton. Zguba. Nie puszczamy ich. Dobra, karmienie. 8 murzynów nie ma. To jednak ten, co wcześniej go widziałem, to musiał się zerwać. Jaszczą potakuje. 11 godzina. Pocztowy. Zasiągi mam tak do połowy pozamykane. Jednego. Mamy więcej dzisiaj. To jeszcze 8. Dzisiaj w ogóle nie puszczę. Dobra. Karmimy. O co, co tu schodzi? Pocztowy jakiś. Dachasz. Dobra, pozdro. Sypnęliśmy im jedzonka, teraz karmienie umiem. Jedzą sobie. 8 już nie brakuje.
jutra śniegi prawdopodobnie, mrozy. Jak dzisiaj nie przyjdą, to już jutro nie będzie ich. Tamta kąciata idzie w parę, widzę. Jak idzie w parę? Wolę, niech ją zabiera. Jak idzie w parę do jasnego? Tu maratonczyk, niech sobie je. Przed lotem Piatek za jakiś czas przyjedzie. Cały brudny. Jakiś numerek mu założył. Dobra, pokażemy pocztowe. Maratonczyk. Jestem teraz u pocztowych. Zobaczcie. Tu już parę się sparzyło. Tu już jest parka. Tu jest parka. Tu też jest parka czarny. A patrzymy tak. Czekajcie, otworzymy, bo ja robię coś takiego teraz. Ja nie karmię w gniazdach. Otwieram tutaj. Niech one sobie idą. Buda. 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 Hop. 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 Żarówkę zwaliły. Hop. Hop. Muszę palić światło. 24/24. Dobra, jeszcze czarna. Hop. No hop. Dobra, wszystkie? Wszystkie. A tu jeszcze jest parka. Nie no, ta parka niech zostanie. One się sparzyły. I teraz tak, panowie, zamykamy tu. I teraz tak, parzymy coś takiego. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. No ja, ta siwka jest z tym. I tu mamy trzymanki. I tu jest szymel. Szymel się sparzył z groszką. A ten szymelek się sparzył z siwą. 301. I niech sobie one trochę pojedzą. Damy jeść, tak to wygląda. A tu dwa kitle. Moją mewkę, tu swemu Rafała, z oryginałym kitlem parzym. O kurwa, bym narobił, panowie, ale bym narobił, co? Poszedłby jeden, ale bym narobił, aż się gorąco mi zrobiło. Dobra, idę im sypnę trochę jedzenia, a to zabiorę. To zabiorę i sypniemy troszkę jedzenia, ale bym narobił. Jacek zaraz przyjedzie, nic nie widać z murzynków. Cisza. O, panowie, zobaczcie. Pierwszy raz widzę. O. Pokażemy jego ogony. Chyba chce mu się pompować. Pięknie stoi.
odstawił ogon w tym roku pierwszy raz. Ciepło, wiosna. Chce mu się, walentynek mu się zachciało dzisiaj. Dobra, wrzucimy tam trochę karmy. I cisza, czekamy na Jatusia. Siemanoczko panowie, przyjechał najlepszy hodowca po maratonczyka specjalnym samochodem, zobaczcie. Ty, a co on taki zaparowany? Chyba był na myjce. Co on taki zaparowany? On na myjni był. A, z Dunią jesteś? Tak. To idę ci go przyniosę, co? Jo, ja kartonik tu mam. Dawaj kartonik. Panowie, zakładamy numerek dla niego 7. Jacek nagra, jak on był wypuszczony, później zrobimy linię prostą. Czekaj, to czekaj chwilkę, bo mała jest, dobra? Ja go przyniosę w ręku, nie? Idę po maratonczyka, czekajcie. Panowie, 12:10. Wchodzimy po gołębia. Będzie puszczony, nie wiem jaka tam jest odległość w linii prostej, z punktu A do punktu B, ale wiem, że samochodem jest 27 km. Już go łapiemy. Ten gołąb, ale mu nie trzeba zakładać skupki, bo on jest charakterny i widać, który to jest gołąb. Założymy mu numerek. Siódemeczkę. Później pokażemy. Dobra, łapiemy go. Luna, uciekaj. Z murzynków dzisiaj jeden doszedł. Najedzony. Chodź. Uciekaj. Czekajcie, damy pauzę. Pogoda jest nie za ciekawa. Charakterny gołąb. Był w kominie. Zaraz mu założę skówkę. Jesteśmy. Siódemeczka, weź mu załóż. Mhm. Faktycznie gdzieś był. No był w kominie, mówię ci. Od razu jesz do domu? Tak. 0 km. Spoko. Założymy mu tak, o. Dobra. Pokaż, założono. 7. Pokaż go jeszcze raz. 27 km prawdopodobnie jest. Ile to jest 27? Samochodem? No 27 prawie. Później mi podasz miejscowość, to ja wpiszę w linii prostej. No i zrobisz zdjęcie. No. Dobrze. Nagraj, jak go wypuszczasz, tylko nie nagrywaj tam długo, żebyś mi przesłał. Trzymaj go. Spoko, no Messengera. I tak za szybko nie jeźdź tym wozem, zdziwnie. No nie. Ale... Specjalnym samochodem po gołąbka przyjechali. Tylko mógł pojechać specjalnym wozem, nie ma że wozem. Na maraton leci 27 km. Nieważne jaka pogoda. Od razu i a, zgoń swoje też. Dobrze? Dobra, Jacku. 3 siódemki, panowie, szczęśliwe. Diabelskie. Specjalnie tablica była zamówiona. Tak? Diabelskie. Tak wygląda cudo. Dobra, nie ma co tam przegidać. Gołąbek z tyłu. Pyrkawka stoi. Dobra, niech leci. Pozdrawiamy. Dogramy później coś. 0 km, nie? Jacuś wyjeżdża z weteranem. Z weteranem wyjeżdża. Samochodem sprawdziłem odległość, jest 25 km, w linii prostej jest 16600. Dobra, niech Grześ się z nim jedzie. Poleciał. Wyśmienity gołąb wyśmienitym autem poleciał. Dobra. Dzisiaj może nie przyjść. Jak przyjdzie, to jutro na jedzenie. Zresztą panowie, dojechałem na miejsce. Zaraz wyjmę czempiona. Wyjmę czempiona. Czempion się przyjechał metuzinkową furą, panowie. Specjalny gołąb, tak jak mówiłem, jechał specjalnym wozem. Teraz go tutaj z kartona wezmę. Wrzucę do klateczki, żeby nie było. Zaraz spędzę swoje i wypuszczę. Tak, panowie, fura wygląda. Wygląda, jakby z fabryki wyjechała. Także. Dobra, zaraz zgonię i dogram. Pozdro. Moje gołąbki już są na dachu. Zaraz, panowie. O, jeszcze same zrywają. Oby się Kubuś nie napatoczył, tylko będzie wszystko ok.
Dobra, zaraz pokażę gołębia Andrzeja. Jak on będzie stąd startował. 26 km dokładnie od Andrzeja do mnie na podwórku. 26300 jest. Linia prosta. Będzie dużo mniejsza. Tam później wstawię zdjęcie linii prostej, ile ten gołąb będzie miał do przelecenia. Także panowie, pozdrawiamy. Zaraz tutaj dogram. To jest czempion Andrzeja, panowie i panie. Tak jak tam Andrzej pokazywał, ma spinkę z numerem 7. Zaraz zgonię swoje. Tu sobie siedzi. Miski wczoraj przygotowałem, pomyłem, ale nie włożyłem, bo już nie było czasu. Dobra, zaraz zgonię towarzystwo i wypuszczam Andrzeja czempiona. Moje panowie spędzone, pracują. No to nasyp tam jeszcze. Andrzeja czempion siedzi tutaj, więc wypuszczamy go, niech startuje. Przyklepał. Tam jest, panowie. Zaraz przybliżymy. O. Ale do gołębi nie chcę przybić. Już odbił. Tak, nasyp tam jeszcze, no. Tu jest. Jakby wiedział, w którą stronę już ma lecieć. Dobra. A gdzie masz jedzonko? Daj tam jedzonko. Tutaj trzeba nasypać, Dziunia. Tu chodź, nasypiemy. Patrz, o. Tu nasyp. Tu jest Andrzeja. Czempion. Może się złapie z moimi. Może nie. Także. Pozdro, panowie.